Niebywała sytuacja, słuchajcie, w Perle są 3 pojazdy elektryczne. Możesz nie strzelać tam butelką, znowu przeszkadzasz, no. Co tak? Brzydko pachnie coś. To nie ja. Mamy dziwną akcję, nie wiadomo czy około przebite, czy po prostu było mało powietrza. Nikt na to uwagi nie zwrócił. Takimi drogami to ja lubię jeździć. Las. O, w dupę. Ty, to już jest. Dam ci pistolet, strzelisz 2 razy. Leży? Radek, to ty? Co tam się dzieje? Ja pierdzielę. 5 błota stóp. 5 błota stóp. Kurde, właśnie ten. 9 są żniwody i 5 błota stóp. Marcin, to nie ta piosenka, to szanty. Tak jest. Lecimy sobie na Van Life'a. Patrzcie, jaka fajna mgła ma. Ja pokaż, zobacz, jak fajnie. Jakie dymy, kurde, widzicie to? Moi drodzy. Jest sobota rano, 7 prawie godzina, dokładnie 6. Zobaczmy, jest 8. 8, przepraszam. 8 godzina, stałem przed 7 maja. Też jedziemy sobie, no, w miejsce, w którym byliśmy już. Znaczy się, w sensie przejazdem, żeby sprawdzić miejscówkę. Dzisiaj jedziemy sprawdzić ją, że tak powiem. Maja, czy masz okno otwarte? Nie mam. No, dlaczego je otworzyłeś? A najpierw jedziemy do Auchan i zrobić małe zakupy. No i tyle. Dzień dobry, jest 6 stopni, więc założyłam kurtkę. Zobaczcie, jakie mleko. Pokaż, Maja, zobacz. Pokazuję. Mlecznie jak w Dolinie Mleka. A my zmierzamy tam, do naszego Auchan. Kupimy żarło. Co jeszcze kupimy? Chipsy. Odwiedzimy kible. Jakie chipsy? My dzisiaj wprowadzamy do naszych wypraw prozdrowotne wyżywienie. Czyli zupki chińskie, chipsy. Wróć. Nie, dobra. Będziemy tak, jabłuszka jeść, owoce, żadnych chipsów, żadnych orzeszków, nic kompletnie, żadnego piwa, tylko wodę nie gazowaną, bo to też szkodliwe. Wszystko jest szkodliwe, wszystko jest szkodliwe. Świat nie do niczego. Nie, no oczywiście żartuję. Co to, pleśń? Dobra, wyłączaj kamery, idziemy, szkoda czasu, Maciej, czeka. Słuchajcie, włączyłaś? Nie. No. Niebywała sytuacja, słuchajcie, w Perle są 3 pojazdy elektryczne, tak, 3 rowery elektryczne, słuchajcie. Biorę rower dla Radka, dla tej oto tutaj kamerzystki mojej, panny, dla siebie. Jeszcze Maciek z nami jedzie. Właśnie, nie powiedziałem, bo kto jedzie, jedzie Radek i Maciek, jedziemy. Zobaczycie, gdzie fajne miejsce. Już tam odwiedziliśmy z Radkiem miejsce, w które planowaliśmy jechać na spota i właśnie tam jedziemy. Jak mówię, mam 3 rowery i to 3 fat bajki, słuchajcie, tak, pokaż to ładnie. Perła zniszczyła 3 fat bajki, 2 są z tyłu i 1 jest tutaj. Da się? Da się. A teraz idziemy do świata. Wyłączę, schowaj tą kamerę. Bum, szakalaka, proszę, bo tutaj ja. Kurde, co za kretyn to przywiozłem, co za ludzie. Ja pier... Dobra. My już po szołomowaniu, teraz będziemy jeść śniadanie, bośmy nie jedli. Ja takie kombos zawsze robię. Kaloryczne. Bo jestem głodny. Proszę bardzo, gorgonzolka. Lubię pleśniowe sery. Nie wiem, czy tego, czy żeśmy nie za mało kupili bułek. O ja. Właśnie, gdzieś o tym pomyślałam. Jedna bułeczka. Ile tego? Kurde. A to jest to koszyki robić tu krzywe. Kabonowka. Takie śniadanko. Plus soczek. Truskawkowy. Znaczy się pomidorowy. Nie widać mnie? No widać ty. Jedziemy, jedziemy do Radka. Maciek też tam dojedzie. Mi. Wiecie co? Tak się zastanawiam. Bo chodząc teraz po Auchan, dlaczego na sklepie nie ma zasięgu? I to stojąc przy kasach, tu jak się tylko wejdzie do sklepu, zaraz zasięg znika. I to jest niemożliwe, że jestem na jakimś zadupie, bo słuchajcie, mam tutaj LTE, czasami wchodzi LTE+. O, tu u góry widzicie? 5 kresek czy 4, tam są maksymalne w każdym bądź razie. Moim zdaniem albo konstrukcja sklepu blokuje sygnał, możesz nie strzelać tam butelką, znowu przeszkadzasz, no. Albo konstrukcja sklepu blokuje sygnał, albo oni specjalnie blokują sygnał.
Co mi się wydaje, to druga opcja, dlatego że mamy podobną sytuację w Lidlu u nas, tam gdzie mieszkam. Wychodzi się z Lidla pełen zasięg, wchodzi się do Lidla, nie ma zasięgu, a w innych sklepach tego nie ma. Jest zasięg, normalnie mogę, bo ja czasami sobie jakiś tam mały przelew robię wewnątrz sklepu, bo muszę coś doładować jakieś tam pieniądze. A tu, kurde, wchodzi się i tego nie ma. Jaki jest sens blokowania sygnału? Nie wiem, nie rozumiem tego. Może żeby cennie sprawdzać, żeby tanie gdzieś indziej. Chociaż z drugiej strony są sieci Wi-Fi, nie? Wewnątrz sklepowe, więc nie wiem, no taka moja mała teoria spiskowa. Dobra, Marcin, pierdzielić. Dobra, jest godzina 9:45, mamy 45 minut do deadline'u, do spotkania chłopaków u Radka. Muszę do Radka podjechać. No teraz jak pojedziemy, trochę za wcześnie będę. Więc nie pojadę, bo jestem za wcześnie. O, to nie wiem co. Maja, co robimy? Kumma. Jedziemy. No i co będziemy, pół godziny czekać na Maćka? No. O, jest, dobra. Lecimy. Mamy tam, nie wiem ile, zaraz sprawdzę, pokażę wam. Czekajcie, muszę was postawić gdzieś. O Jezus Maria. Proszę bardzo. Śledzenie włączone, działa ładnie. Wiem, że niektórzy to nie lubią tego, ale szczerze, generalnie mam to gdzieś. Co ja miałem zrobić? O czym ja mówiłem? Nie, co ja mówiłem, że w telefonie chciałem zrobić? Aha, ile mamy kilometrów? Mamy... Trasa. Ile mamy? O, niemożliwe. 107 kilometrów. Dobra, to lecimy. Patrzcie, jak wygląda słońce, jak księżyc, nie? Taka mgła jest, kurde. Ale zajebiście, można fajnie patrzeć. No. Ale mleko jest niemiłosierne, kurde. Zobaczcie dookoła, co tu się odpierdziela od Janie Pawła. Kurde, Maciek to mi napisał coś. Ledwo nie widać w ogóle. Nie widać wody, no. A dzisiaj ma być 15 stopni, ma być bardzo, bardzo ciepło. No, lecimy sobie już w trójeczkę. Maciek zapycha gdzieś tam z tyłu. Szybko jedziesz, że oni nie nadążają. Muszę tiry wyprzedzić, no. Lecimy teraz do Drawna, tam są ruiny zamku jakiegoś, kurde. Tyle razy tam byłem, dziesiątki razy tam byłem, a nigdy tam nie byłem, w sensie na tych ruinach. Dlatego pierwsze co, polecimy tam, bo zanim dolecimy na miejscówkę, niech się trochę wypogodzi, bo musimy skoczyć na rowery. Pokaż, Maja, jakie mleko, kurczę. Cały czas jedziemy w mlecznym mleku, jest elegancko. Im bliżej Drawna, tym lepsza pogoda. Słoneczko już pięknie świeci, niebieskie niebo. Bo... Aj, gdzie to gówno? Musisz zawsze reagować na to, co ja mówię. Jeżeli mówię na przykład niebieskie niebo, no to pokazujesz to niebieskie niebo. Po czym wracasz znowu na mnie. Tam odchodzi cała mgła. Bardzo dobrze. To nas cieszy. Trzeba mieć 15 stopni. Chyba to mówiłem, powtarzam przez chwilę. Ale to nic. Zawsze się powtarzałem. Będę. I w dupie to mam, czy komuś się to podoba, czy nie. Wyłącz. Jak zawsze powtarzam, każda pora roku rządzi się swoimi prawami. Spójrzcie na te piękne, złote drzewa. Polska to piękny kraj. Piękne mamy okresy. Jesień, lato, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. To są piękne okresy. Teraz mamy jesień. Piękne, złociste drzewka i Maciek na tle drzew. A w polusterku pokaż, jedzie Radek. Radek za nami z tyłu, zmieniamy się kolejnością w trasie, bo to jeden zajedzie na stację, później on wyjeżdża pierwszy. No i takie cuda się dzieje. No jajko. Ja wychodzę i do tyłu też zamknięty? Co tak? Brzydko pachnie coś. To nie ja. Radek już cytrynę kroi. Kurde, co tu się dzieje? Patrz. Nie no, czyż bije po drodze. To jest ekipa słowem silna. Brygada RR. Zwierzęta. Brygada Kryzys, jak to mówił ten, nie? Zwierzłomni. Przepisy żeśmy nałamali teraz, nie? No, ty, nie chciałem się kołku robić, kółka. Ja tu miałem wjechać. W ostatniej chwili zobaczyłem, mówię, a nie, będę ostro hamował. Wy też tak pojechaliście? No. Nie robiliście kółka? Ale udało wam się co?
Już suszarką na was. Nie udało się, ja go z daleka widziałem, dlatego przyspieszałem, chowałem się, to jest jazda na zająca. Ja myślałem, że on biegnie Michał pięć, kurde. No już myślałem, że Michał. Widział, że zapieprzałem, ale to wiesz. Se mógł. Jak jedzie dwóch, nie przyjmujesz mandatu. Nie, wiesz, hantle. Dobra, panie Radek, prowadź, gdzie to jest, bo ja nie wiem, gdzieś tutaj to jest, nie? Gdzieś w górę. Idziemy zwiedzać zamek. A co za zamek jest? Tych? Klasztor. Tych, czekaj, co tu jest? Nie, tu ja czytałem o tym, cysterców, właśnie, cystersów. Tak, cystersów, no. Proszę bardzo, co w Drawnie można spotkać? Ptaki mieszkają tutaj na... W Drawieńskim Parku Narodowym, zamknięte wieliki. Petycję piszemy, żeby wypuścili. A tu jakaś atrakcja jest, cicho, czytamy. Drawno na starej synagoga fotografii. Była. A synagoga to nie, to ja nie lubię synagog. Czemu? Tak powinniśmy nakręcić. Pamiętajcie, na Urbexie zostawiamy, tylko jak to oni mówią, ślady stópek. A w tle taki Maciek, kurde, z rurą do busa. To nie tu wlażliśmy. No, nie tu wlażliśmy. To jest 15 lat temu. To panie, to niewiele zostało. To ja gdzie ten zamek? Przed nami byli. No tu jest, tu jest. No. Jak to byłem 15 lat temu, no to tu było więcej, czyli rozebrali. Może się zawalił. Nie, wiesz, zagrażało pewnie, nie? Może i tak, właśnie. No zobacz, narożna ściana została. Filar tylko. Ale to mnie zastanawia, bo to się takie też robiło zawsze, że pod spodem było jakieś wejście albo okno, nie? No. To musiało być później. Pod tymi filarkami właśnie. Zapieprzone. No pomyśl sobie, tak o 15-16 wiek, co? Wiej, ja to zawsze sobie wyobrażam, jak to ludzie budowali, nie? Że to budują, kurczę, kamienie dźwigają. A widzisz, tutaj się ochowało, bo zobacz, jaki fundament z kamienia jest, nie? Tak, dokładnie. Dobra, teraz do Biedronki jedziemy. Jeszcze muszę dokupić to nieco. Za mało bułek kupiłem, wiesz? Lepiej kupić więcej, niż ma zabraknąć. Wróciłam. Na razie sobie tutaj staniemy, choć poczytamy sobie. O, jadą chłopaki, dojechali. Trzeba pomyśleć, gdzie staniemy, bo nie wiem gdzie. Jezus, fają. I co, jak mi jest tuwa? No mało widać, nie? Ale tam jest jezioro. Wiesz co? Tam nie, tam jest chyba plac zabaw. Tam? No, tam normalnie jakąś łódkę widziałem, w ogóle to jakieś pole namiotowe gdzieś jest. Zaraz pomyślimy, gdzie tu stanąć. Czekaj, najpierw pomyślimy, przejdziemy się, ja muszę siku, koniecznie zrobić siku. Tam jaki plac zabaw jest, patrz Maja. Daj. Ja idę siku. Co ty, Maja, kręciłaś? Boże, to nic, przecież tu nic nie widać. Jezus, to ja nie wiem, tego kamerzysty to ja wypierdolę z roboty. Musimy się przejść i zobaczyć, gdzie tu stanąć, na jakąś miejscóweczkę. Jakiś namiot to jest. Tam było drewno, już nie widzę. Było. Co? No co ty? Ty, ja myślałem, że to jakieś pojary niesiesz, kurde, nie, w słoiku. Po dołach jak się jeździ, to wiesz, to musi mieć coś zakręconego. Albo tam się gdzieś wbijemy, bo tutaj samochodami mogą przyjechać, nie? Tak, będziemy blisko stać. Bo... Tam pagoda jest. Idziemy tam zobaczyć? Mhm. Ja tutaj drewno gdzieś widziałem, musimy zobaczyć, bo tu jak podchodziliśmy do tego jeziora, to było. Takie fajne miejsce. I tak sobie tutaj gdzieś zakoczujemy. Fajny pomost. Zobacz, no tutaj to nie akurat głupi pomysł, ale ja tam bym też, no. Ty, a co to w ogóle są za klatki? Ty, a to w ogóle można na pewno stać, bo to wygląda mi takie jak rybackie jakieś. Na 100%. Tu można być. No było drewno, już nie ma, ty nic. Ale tam jakieś są, gałęzie są, no. Kurde. Bo to tak wygląda, ci powiem, takie stoliki tutaj, kurczę, jakby jakieś rybacy, jakieś prywatnie se tutaj... Ktoś zostawił jakiś wózek? Grill. Patrz, o, samochodzik, Majka, gdzie jest? Gdzie w kurze zaraz. Brzoza jest, patrz, można pościnę, tylko nie mam piły, cholera. Może Maciek ma ręczną. Ty, ale tam jest pagoda, jakbyśmy się tam wbili na górę. Na tym wyrytym miejscu. Tu, nie? No. Ty, a tam ktoś chodzi, faktycznie. Samochód tam stoi. Nie, ale ten zielony, to namiot? Samochód, widzisz? Dwa nawet samochody. Dwa. Żeby też za blisko nich nie stawać, nie? No ktoś się rozbił, no to co? Może sobie być. No to dwa samochody tam stoją jakieś. Gdzie myślisz stanąć? Też kanał? Nie. Wykadasz? Nie, Kaśce nagrywam. A. Tu jest drewno. Jakieś tam. Może tu.
kamper stoi, nie? Dwa jakieś stoją samochody. Ty, a tam dalej, trzeba by rowerami przejechać, chyba nawet później. Trafik stoi we czwóra. A to nie są z naszej grupy? Tak, żebyśmy mogli się ognisko rozpalić, nie? Przecież wiesz, że mamy kuchenki, możemy na kuchenkach widać, nie? Etam, musi być ognisko, ja mam kiełbachę na ognisko, kuźle. No, klimat. Tu jest droga, tu, tędy idzie droga, można sobie normalnie pojechać. Na mapie widziałem, że praktycznie prowadzi, nie? Tu, może jeszcze coś poszukamy gdzieś tu, w tym rejonie. Ale tu można ognisko palić, nie? Nie wiem, jak dalej. No właśnie, jak tam dalej, to będzie pewnie na dziko, nie? Już. No tu można na pewno palić, bo już się dowiadywałem nawet. Jakbyśmy tu stanęli? Co tu sobie ognisko rozpalimy w nocy, co komu to przeszkadza? Małe jakieś, nie? Nie? Oraz mamy kubki, wiesz, na rozpałkę. Dwie godziny później, jak wtedy, na Pstrągu wylądujemy. To blisko. Nie, ale to jest fajnie. Nie, ja bym tu został. Jeśli tu jest paru ludzi, na Pstrągu też będzie. Chociaż jak wtedy byliśmy, też byliśmy sami, nie? Wiesz. Z jednej strony. Widzicie ten Pstrąg? Nie, nie. Znaczy ja lubię Pstrąga generalnie, bardzo lubię Pstrąga, nie? No pewnie, tam jest Gites, ale... Ale jak już tu jesteśmy, to już zostajemy tu. Zresztą wiesz, pijaczkę robimy po nowych okolicach. Nie, no jak zdecyduj, jak uważasz. Zrzucamy rowery. Zdepniemy na rowery, bo ty mówiłeś, że tym będzie na krzywe. Tak, bo tam też podobno jest fajne. I kto wie, czy tam się nie przyjdzie. O ty, ale jaka woda tu czysta jest, ja pierdzielę. To jest to samo. No, ty, pojedziemy na rowery, bo tu jest jeszcze jezioro krzywe. No. Dzicz totalna, totalnie tam już, tam, ale tam może być też fajnie. No. To jest ogólnie to jezioro dominikowskie tutaj. Oddzielne, nie, to nie jest dominikowskie. Ja nie wiem, jak ono się nazywa. To jest... jest napisane. Ono nie jest tam połączone z tą plażą, to jest tam... Nie, to jest długie. W ogóle to fajna taka ta jest, wiecie. Atmosfera, zobacz, drzewka, kurczę, nie jest. No właśnie, wiesz. Polanka. Właśnie fajnie tu jest, nie? Może byłoby... Nie, ja bym był za to, żeby tu zostać. A na rowerach, mówię, że coś opukamy dookoła. No! No to już może jechać dalej tam, tak? Tak. Tak, może tam dalej. I my tam pojedziemy, zdaje się, nie? No. Rowerami. Bo te krzywe jest chyba tam dalej. No. Czy w tą stronę. Ja już nie pamiętam. Krzywe to jest tam, krzywe to jest tam. A, no właśnie. No to polecimy na krzywe, a wrócimy tędy, z drugiej strony. No to można wjechać, nie? To co robimy? Stajemy gdzieś na razie, wypakowujemy z... Ale wszystko gdzieś tu, w tą stronę pocisnął. Maszynę, ale... Tylko mówię ci, że z rana to mogą przyjechać wędkarze. No. Jeszcze to niedziela, to przyjadą. No na pewno czas wolny, na pewno skorzystają, nie? Powiedz, gdzie jest to jezioro krzywe? Tam dalej, tam? Trzeba na mapę popatrzeć, bo coś mi się wydaje, że gdzieś tam. Znaczy, tu zwalmy sobie rowery, po prostu pojedźmy sobie rowerami. Dobra, to w okolicy 30-40 km możemy sobie przejeździć tutaj, nie? Że małpę na drogę? Ja nie umiem, no. Jezu Majka, no to jest takie proste, patrz. Pyk. A. Nie, bo on taki skarpetki, ten Łukasz, nie? Wyglądasz jakbyś przyjechał z Kaliningradu. Tak. Ale takie czapki są ciepłe, sam gdzieś taką mam. Rewelacja to jest. Wybieramy się na przejażdżkę, zobaczcie pogoda, a kurde, za... jak tam pięknie, zobacz Radek. Widzisz tą łunę? To jest właśnie to. Lepsze jest taki widok, nawet z tymi śmietnikami w tle, niż kurde patrzeć w głupi telewizor w weekend. Lecimy na przejażdżkę. Na czym przejażdżkę? Idziemy szukać, eksplorować miejscówek do spania fajnych. Fatbajki jadą razem. Chłopy się wypuściły na fatbajkach. Na początku dziwnie, ale fajnie, co? No? Dobra, opowiedz swoje wrażenia. Pierwszy raz nim jedziesz i jak? To jest rewelacja. Ja po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod ogromnym. Ale powiem ci, że ty jesteś takiej drobnej postury, kurczę, to ci pasuje ten. No. Zajebiście. Ale wiesz, ja cały życie motorami, crossówkami. To czekaj, to jest... stań na chwilę, ja ci odblokuję, zobaczysz co przy wyższych prędkościach, jak to jest. Nie, no ja jeździłem już tak szybciej. 22, 22. No tam 40 byś pojechał. Nie, to... nie. To... Ja już najeździłem. Ale jest kurde... Ale komfort jak na crossówce. Ja pierdzielę, mięciutko, rewelacja, stabilny. Jestem pod wrażeniem, że on jest stabilny, tak mocno stabilny. Bo
byłeś ciężki, nie? No jednak trochę waży dwa akumulatory, jeżeli ktoś tak by zakupił, choć w dwóch akumulatorach, no to jednak twoje waży, ponad 40 chyba 7 kilo ważą z dwoma materiałami. Z jedną ręką wpada pióry, no, do bloku to raczej to się nie nadaje, nie? Bo to wnieść to na czwarte piętro na przykład po schodach, to kiepska sprawa. Ale jest pod wrażeniem jego stabilności, po prostu nie biegnie. Radek jest tutaj głównym nawigatorem. Bo jako jedyny ma o, ten cycek taki tu, o ten. Tak. No specjalnie na taśmę założyłem, bo do sprzedaży rower, żeby nie porysować. No, jak nas wyprowadzi, to diabeł nas nie znajdzie. Cześć, słuchaj, mam dla Ciebie niebywałą okazję. Chcesz kupić rower elektryczny bądź hulajnogę elektryczną lub przymierzasz się do takiego zakupu, to mam dla Ciebie okazję, słuchaj, taniej o mój kod rabatowy. Wybrane marki, słuchajcie, spójrzcie, dzięki współpracy z firmą Buy More Way jestem w stanie dla Was wygenerować zniżkę w wysokości 300 zł na te marki poniżej. Spójrzcie, mamy tutaj Far Freeze, Engwe, Cookin, Lanki, Dots, Twin, Samba, Joyor bardzo znany. Wchodzimy sobie na wybraną przez nas markę, upatrzony nasz rower lub hulajnogę. Weźmy sobie hulajnogę Joyora na przykład. Weźmy pierwszą lepszą, Joyor C10, powiedzmy Tom, Shop Now. Dodajemy do koszyka. Mamy już go w koszyku, robimy teraz checkout i zobaczcie, już dzięki temu macie tutaj cena bazowa 2600 ileś. Moja cena to 2328 dzięki mojemu kodu MarcelBuy. Kupicie ją taniej. Możecie to robić z każdą marką, która tutaj jest. Teraz weźmy sobie dla przykładu Engwe firmę i wspaniały rower, jakim jest Engwe EP2 Pro. Naprawdę uważam to za wspaniały model. Jeżdżę na nim do pracy non-stop. Jest to dla mnie kozak, jeżeli chodzi o fatbajki, takie małe, składane fatbajki. I robimy to samo. Wybieramy sobie kolor. Możemy mieć szary, czarny, orange. Jaki tam chcecie, w zależności jaki model ma różne kolory. Dodajemy do koszyka. Robimy checkout, czyli sprawdzanie koszyka. Jeżeli kod Wam się automatycznie nie zrobi, nie wklepie, no to wpisujemy Marcel Bike. Dajemy apply i zobaczcie, z ceny 4397 robi się cena 4088 zł. Także na te wybrane marki chcesz kupić rower, chcesz kupić hulajnogę, wpisuj kod MarcelBike i masz ode mnie 300 zł. Link znajdziesz poniżej. Mamy dziwną akcję, nie wiadomo czy koło przebite, czy po prostu było mało powietrza, nikt na to uwagi nie zwrócił. Właśnie. No, ale zobaczymy. O, jest już twarda. A zobacz, czy gdzieś nie wjechałeś na coś. A do czym się do wentyla? Czy nie ucieka wentylem? To tam wentyl puszczam, to nie stoi. Nie. To raczej nie przebita, wiesz? Co? Nie, wątpliwa sprawa taka guma. A te są dętki. Zawsze tak jest, kuźwa, zawsze tak jest, jak nie, zawsze włożę ze sobą klucze, zawsze mam. Teraz nie mam klucza, i nawet tak, ale mam łatki, nie? Jakby trzeba było ściągnąć, nie mam czym odkręcić koła. I raz nie weźmiesz, akurat wtedy prawa Marfiego, jak nic, to jest czysty przykład. Może po prostu nie było napompowane, ale nikt nie zwrócił na to uwagi, ja się nie przyglądałem generalnie, nie? To się okaże po paru kilometrach teraz. Jedziemy, bo jak schodzi powoli, to jedźmy, lepiej jedźmy. Najwyżej będziesz dymał co chwila. Albo na zmianę będziemy dymać. Raz ty, raz ja, raz Rafał, raz Maja. Jadymy. Stanęliśmy na chwilę, bo kurde, chopy grzyby zobaczyli. Idziemy tak przy okazji zobaczyć, czy są. Ale kurde, o. I proszę bardzo, pierwszy okaz. Mam! Taki trochę wyliniały, ale może być. Żal. Taki wyliniały trochę, ale też można z tego. Widzisz, bo ludzie idą po lesie łazić, a nie są, znaczy nie wyczajnie. Ty, a ile czasami drogą jedziesz asfaltem i przy asfalcie, a ludzie tego nie zbierają, bo ta. Jak to mówią, bo spaliny. O, tak, przez 2-3 dni jak ten grzyb rośnie, spalin tyle nałapał, że o Jezu. To ładnie. No, wrzucaj tam po prostu. O, to przyjdzie tak. Tam jest prawdziwe. Daj ten. Masz gdzieś kieszeń, schowaj to. Ja? Nie. No bo ja nie mam gdzie. Tu mam ostatnią zapinaną. Najlepiej kurde podjechać rowerem i komuś koszyk gwizdnąć, się tak nie dogoni. No właśnie. Tu tego pani trendu.
Tamtego gościa to z busem skupował, trzeba było klepnąć, kurde, on wszystko już miał poukładane. Skrzyneczkę taką zawinąć i koniec. Oczywiście żart, żebyście tam nie ten teges. Nie pitolili. Dobra, lecimy dalej. Tam jezioro chyba jest, nie? Tak? No, na mapie masz? A, tak, jest. No, ty, ale ty dobrze zauważyłeś. To nie jest krzywe? Nie. Nie ma tu dojazdu do tego jeziora? Tam jest jezioro Maszanek. Ale właśnie, kurde, no fajnie to wygląda, ty. Pa, jesteśmy tu. No. Ten kierunek tam i to jest to jezioro. Miejsce zapomniane przez ludzi, kurwa. Ale patrz, to już to widzę. Monitorowane, już to widzę. Impuls. W życiu. No, miejsce fajne. Tu jest jakiś dojazd, widzę z tej strony, nie? Tutaj. Ty, tak nockę tu spędzić, zajebiście. Ognisko można zrobić. No ewidentnie Maciek zapał kapcia z tyłu. Już znowu powietrze delikatnie schodzi. Na szczęście nie jest to jakieś gwałtowne schodzenie. Oła! Siedząc w domu nigdy to takie miejsce byś nie dotarł. Rowerowe zbieranie grzybów. Ale ładne. A gdzie się po drodze tam no pełno jest po drodze, tylko oczywiście nie mieliśmy gdzie zbierać, nie? Jakbyśmy się z reklamówką brali, to... Dojechaliśmy, teraz się namyślamy, co zrobić. Zaraz wpadniemy na jakiś autorski pomysł, na pewno. Zmieniamy miejsce położenia naszego obozu. Jedziemy sobie inną miejscóweczkę ogarnąć. A czemu? Bo temu i tyle, bo możemy. Zobaczcie, jak pięknie Maja pokryć. Zobacz, jak złoto, kurde, normalnie... Tu jakie zejście było fajne. Piękna pora normalnie, jest tak fajnie, kolorowo, ciepło dodatkowo. Choć delikatny chłodek wieczorny już czuć. No ale jedziemy sobie obczaić, tutaj taka miejscówka jest koło jeziora. A jak nie, mamy drugą taką dziką miejscówkę, spróbujemy tam dojechać, tam też można było w nich opalić. Zobaczymy. Gdzie jest Maciek? Gdzieś zaginął z tyłu, jedzie z tyłu, jedzie. Nie wiem, że ty na rower ustawiłeś, a rowery możesz jechać wszędzie. Jak doświadczenia? A sama elektryce. No kilometr, dobra, bo to prowadzi tam, do tego. Czeka, nie spali sobie. Aha. Oj, no. Nie dobra. Kręcisz mnie? No kręcę. Dokładnie tutaj. Lecimy. Droga udostępniona dla ruchu, żeby nie było, że jedziemy lasami. My wszystko robimy legalnie. O! No i zobaczymy, co nas będzie czekało na końcu tej fantastycznej, leśnej, ulubionej przeze mnie drogi. Szybko, bo ja głodna jestem, no. Kręciłaś? Dopiero teraz. Tak. Wracamy. Światła nie zgasiłem jak zwykle. Ty, oni się pakują, czy jadą ty? Jak myślisz? Jadą. No dobra, co, wpisujemy tam w to miejsce, czy jak? Czy ktoś pamięta, jak tam jechać, bo już się trochę pogubiłem. No, jesteśmy koło tego miejsca. Wyjeżdżamy stąd na główną i jedziemy dalej. No to dawajcie. Tylko nie wiem, czy tam dalej jest dojazd ten, legalny, nie? Ten czas górki tutaj zjechać. Tam widać, że wjeżdżają, bo tam łódki podobno. Tak. Wiesz, to, że wjeżdżają, to nie znaczy, że jest legalne, nie? Dobra tam. Ja się zastanawiam, czy oni się nie pakują. Kto ci w sobotę się będzie pakować? Mać. Ktoś dopiero wszystko zaczyna. Ale to za tydzień, jak się zimnie zrobi, to już nikogo nie będzie. No to wtedy może to uderzyć. No. Ty, oni tak jakby znoszą wszystko do sobie. No o tym mówię. To może zapytamy. Nie. To takie poganianie, nie? Czekaj jeszcze chwilka. Żeby się pakujecie, czy nie? No to tak szybciej, nie? Nie, my pomożemy. Już. Czekaj, a tu mamy jechać, czy gdzie? Kurde. No zaraz wyjdzie ten telefon. Zobaczcie, coś się wszystko nagrywa. Dobra, czyli wiem, tam mamy lecieć.
zmieniamy miejscówkę, bo tam kamper stał jednak zostaje, a my wolimy być sami. Majka mało nagrywała, jak zwykle zapomniała te... Nie wiem, czy tam dużo widzieliście, bo miejsce takie nad jeziorem, które tu przy... Które się wysłowić nie mogę dzisiaj, kurde. My tutaj przyjedziemy i co? I kiedyś przyjedziemy, a teraz szukamy nowej miejscówki. Maja, kurde, otworzyła okno, zimno. No ale w starość zimno, nie martw mi tu. Jest tam pestki. Ja zaraz zwariuję z tym telefonem. Co on tak wolno odchodzi? Prowadź Maja na chwilę. Wy się nie będę prowadzić. Dobrze, jedziemy. Takimi drogami to ja lubię jeździć. Las i super, kurde, jest super. Droga udostępniona do ruchu kołowego, więc możemy śmiało jechać. Lecimy sobie na nową korytnicę. Już się to powoli ściemnia, więc trzeba gdzieś tam, kurde, sobie stanąć. Kurde, coś czuję, że sobie i tak skończymy na tej Bogdance. Jak zwykle. Zaraz to się na korytnicy okaże, że jest do dupy. Ja mam fazę na ognisko, ja chcę ognisko rozpalić, bo... Chłopaki jadą, nakręć chłopaków, jak z tyłu jadą, żeby nie było. Tylko otworzę okno. Nawet dobra droga tutaj jest. To na prawo jest ta miejscówka nasza, ta, co pierwszy raz powinniśmy tutaj wylądować. Ty, czyli tutaj normalnie dojazd jest, o. Tutaj jechaliśmy w prawo. No, tutaj ta miejscowa jest tam, gdzieśmy stali, tam gdzie łódki wodowali. Dobra, ale zapojedźmy na tą korytnicę, zobaczymy tam. Co? No, psy tam chodzą. Kurwa, autobus stoi? Autobus, patrzcie. Wyłaź tą kamerę. Pogadamy. Psy, wilki, kurde, wądoły. Oczywiście tutaj połowa to stąd pojedzie, nie będą tu spać raczej. Tam teczura chyba stoi, co? Te piona. Ten autobus tam też już jedzie. No to ten autobus tutaj... No ja wiem, właśnie mówiłem do Maćka, że byliśmy blisko tego miejsca, ale chciałem zobaczyć tutaj, nie? Jak jest. Jedziemy na te dzikie, co? Trafisz już tam? No to dobra, to zawracamy. Wsiadaj, Michael. Jedziemy na stałą miejscówkę. Czekaj, muszę... zastanowić się, gdzie tu stanąć. Wyjdź z kamerą i włącz ją. Tu jest równo. Tu jest równo, jakbyś stopnął do tyłu. Ja muszę też jakoś. No, panie, co pan? To ja myślałem o tym dojeździe, widzisz? Ale tu też jest spoko. Chyba gdzieś tu, nie? Najrozsądniej, przynajmniej sami, nie? Pewnie, że tak, na dzikusa, kurwa, tylko nie wiem z tym ogniskiem, czy to jest na legalu można palić, ale myślę, że w nocy jak rozpalimy, to nic nie będzie widać tego ognia. To jest nasza miejscóweczka. Pamiętacie, byliśmy tu przed sekundą dla was, sekundą. Będziemy sobie tu palić ognisko, łowić ryby, oczywiście prądem, bo nikt tam wędkami nie będzie rzucał, nie ma Krzyśka. No, agregat jest, przetwornica jest, łabędzie są, będzie pieczyste. Oczywiście, żarcik. Jak stoję. Ja nie, ja krzywo stoję, więc ja muszę jakoś... Ty prosto stoisz. A ja muszę gdzieś tutaj... Kurde, nie ma miejsca za bardzo na prosto. Ja już gotuję, bo ja już... Gotuj, bo ja tu głodny jestem, kurde. Dobra, Maja, musimy znaleźć prostą miejscówkę. Chodź, zobaczymy Maja z tyłu. A jak Maja, byśmy tutaj stanęli? No musi być tu, bo to jest... musi być równo. Patrz, ja wejdę na to drzewo. Dobrze. Maja, ja tu będę wjeżdżał, stań tam trochę dalej i ja będę wjeżdżał. Dobra. Tu, żebym widział, tutaj stań, bo tu jest jakiś kołek, kuźwa. Żebym na niego nie wjechał, znaczy między kołami, żeby go... Tutaj stań. Ja se wyceluję na ciebie. Maciek, ja staję tu. Ja się cofam centralnie pod te drzewo, tutaj jest tak mniej więcej równo. A ty se możesz tutaj stanąć najwyżej, bo tu masz równo, nie? To Maja, gdzie ty tam stoisz? Ja cię nie widzę. Mogę jeszcze? Nie, krzywo jest.
krzywo jest. O, prosto, Maja? A idź z przodu, zobacz, czy tak jest ok. Bardzo dobra robota. Światła zgaś. O. No w takiej miejscóweczce jeszcze nie spaliśmy. Totalne odludzie. I właśnie to jest dobre, masz kręć. Daj mi trochę słonecznik. A propos, fajny słonecznik kupiliśmy w Auchan, bardzo dobry, z przyprawami. Kurde, genialny jest, masz. Zobaczcie na to miejsce. Patrz tu. Czysta natura i my. Część Van Life ekipy spędza... O. Trochę ucieka tak, ale delikatnie. Ale miejscówa na dziko, na dzikusa, na totalnego dzikena, kurde. To co? Perełka, nie? Dobra, czas otworzyć burdel. Ja pierdzielę, nawet na to nie patrz. Jak mamy tu spać? Właśnie nie wiem. Kurde, ale to dobre jest. Jakie to jest dobre. Dobra, to ja proponuję, póki jest jasno, ogarnąć temat. No, no to chwila, moment, się ściemni. Odłączamy kamerę, ogarniamy temat. Radek tutaj robi spaghetti, bo wszyscy głodni są. O Jezu, tankujemy, tak, to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz. Jest, jest. Jakie to jest, kurde, pyszne. Te uważaj, bo lodówkę masz na dachu. To mówiłem tobie? A to nie tobie mówiłem. Ostatnio Radek tą lodówkę na Pstrąga przywiózł. Weź to, przywiózł tą lodówkę na dachu. Mówi, dawaj, jedziemy po tą płytę, nie? No. To znaleźliśmy inną, wracamy. Podjechaliśmy pod ognisko, a on mówi tak, ty patrz, jakiś stropian tam leży. Majka, idź zobacz. Majka poszła, przyniosła. Ciepnij to do ogniska, nie? A Radek tak stoi. Ty wyciągaj, to moja przykrywka od tego, nie? A sam kazał Majce wrócić, nie? A sam kazał. A ja muszę zobaczyć, bo ja taką lodówkę miałem i przykrywkę przywiózł. Nie, ja muszę kupić tego, jak ty mam. Przecież to jest zabawa, kurczę. Ale ja lubię takie widoki. Jak u nas w Puszczy Bukowej tak samo jest, kurde. No, spałem na normalnej, słuchaj, drodze, ale właśnie z tymi, kurde, dębami tam, kurde. Poezja. W takich okolicznościach będziemy spać. Radek tutaj zrobił. Kurde, też jest taką brytwankę mamy. To jest Radek, stary jak świat, kurde. Staj mi krzesło, no. Chodź, Maja, mi pomożesz. Radek, kuchaj. Chodź, ja przyjdziemy tak makaron. Za te rączki. Ja go poleję. Tylko od siebie, żeby cię nie polął na nogi. Patrzcie, co się dzieje. Klasyczne odgrzewanie makaronu. No tak się robi. Tak się robi, dokładnie. I tak trochę nim potrząść, nie? Lepiej nie, bo jak ona potrząsie, to zaraz będzie na ziemi. Dobra, każdy. A co, stolików nie macie? A po co stolik? Po co ci stolik? A tu spaghetti so. O, w dupę. Kobieta, jako... Nakładaj. Co ty myślałeś? Tu masz ten swój widelec, no. Nakładaj sobie, Maja. Nakładaj. No, tak to będziemy godę. Szybciej, bo tu głodni jesteśmy. No. Serek, wszystko, patrz, no to się widzę przygotowany, kurde, to konkretnie. Patrzę za nim, będzie. I bierz. Aha, nie masz łyżki? Tu, nie, dobra, tylko co to wyjść tą? Oj. To zamieszaj, nie, tak żeby z mięso nabrać. Nie no, jednak to jest prawda. Co? Nie ma jak w lesie, nie? Nie ma jak w lesie. Dobra, daj jeszcze jeden zaczek. Dużo bierz, żebyś najadła. Bierz, sosu bierz. Poezja. Serek, tylko no bogato. Zapomniałem o oregano, kurde, no. A gdzieś miałem, kurde, ale nie wziąłem. Ale posolić chłopaki trzeba, tu będzie sól, nie? To ty sam gotowałeś? Przygotowany wszystko, kurde, wszystko widzę, jesteś. Huh? What? Kafe. Kawa? Kapeć. Zeszło powietrze. A jednak. Idziemy zrobić porządek z łóżkami, bo pogoda się, tak powiem... Robi zimno, o, tak, ale zawsze pięknie. Widzicie to? Jak pięknie nad jeziorem. Miejscówka zarąbista, cisza i tylko ptaszki śpiewają. Tutaj awaria, kapeć. Kapeć, pole. Czyli jednak
To twój? No i tutaj już jest miękka, nie? Musisz zobaczyć, kurde, ściągnąć i tam załatać dendentkę, to tam pryszcz. Fajnie z tymi obręczami, że nie trzeba tego, wiesz, naciągać, bo te w elektrykach to co jakiś czas trzeba naciągnąć te sprychy, a tutaj nic. Tylko gorzej, jak już gdzieś załatwisz koło, to już pod placek. Ale no. Nie, felga jest dostępna za 120 zł. Chyba. W ogóle są części dostępne. Tylko, że ona chyba z silnikiem jest. Nie, silnik tylnego koła chyba 1200 zł. Wiesz co, tam są z tworzywa sztucznego trzy zębatki, w planetarna taka przekładnia jest. I ona chodzi na wianku z aluminium, czy ze stali, coś takiego. Właśnie one bardziej te plastiki siadają, ale plastiki możesz wymienić. Właśnie ja to widziałem, jest dużo takich, kurde, tych, ja nie wiedziałem, o co chodzi z tymi zębatkami plastikowymi. To są wymienne. Ale z ebonitu chyba robione, czy jeszcze jakieś takie plastiki twarzy. Nie wiem, ale powiem ci, to jest tak wytrzymałe, że to wszystko można dostać, bo to ja już to rozbierałem, to też mi się zęby posypały w jakimś tam, nie wiem dlaczego, coś padło, kurde, w tym silniku. Gdzie ja byłem? W Lipianach byłem. Wybrałem się na rower i tak, łańcuch mi spadł, coś się popieprzyło i kurde, w silnik coś padło, nie mogę jechać. Musiałem prowadzić rower. Dobrze, że odjechałem tylko kilometr, nie? Nic nie widać. No i co to znaczy po niemiecku nie wida? Nie wida. Co? Co to znaczy? Wida to jest znowu. Nie mamy znowu, albo no to tym to różne ze sobą. Aha. Ale fajny widok, kurde, taki na horror, kuźwa. W kamerze to fajnie widać. Jezu, co to? Co to? Jezu! Ty, właśnie, czekaj, do shortów trzeba zrobić. Ty, tam ktoś jest! Dam ci pistolet, strzelisz dwa razy. Petardę mam. Ja powiem, leży? Leży, leży, chodź sprawdzimy. Nie, boję się. Ty, czekaj, lecę po lewarek, dojebię go. Radek, to ty? Co tam się dzieje? Ja pierdzielę. Słuchaj, Hitchcock jak mówił? Musi być wstęp szokujący. No, no dokładnie. Mm. Nie, no, ale miejscowa jest po prostu kozak jak dla mnie. Bajka, miejscowa jest cudowna. Ten widok rano z tego jeziora będzie cudowny. No. Tam nasze sypialnie stoją. Jesteśmy już w busie, słuchajcie, bo jest bardzo zimno na dworzu. Nie wiem, ile stopni Maja, sprawdzałaś? Nie. Maja już tam usadowiona u siebie. Na swoim, zaraz wam pokażę, gdzie sobie śpi. Jest 8 stopni, 19. Nie, niemożliwe. 8 stopni było 20, za 10, 20. Internet mamy do dupy. Właśnie trzeba internet wyłączyć, żeby nam router nie zżerał energii. Nie wiem, ale jest bardzo zimno. Siedzieliśmy sobie przy ognisku z chłopakami, jeszcze Maja już dawno w busie. No i powiem wam, że jest strasznie zimno, niby przy ognisku, ale kurde, jakoś tak dziwnie. Miejscówkę mamy zajebistą, szczery las, dzikie miejsce, odludne, bardzo fajnie. Rano zobaczycie, jak tu jest piknie, zresztą widzieliście, no kurczę, ale rano będzie na pewno petarda. Maja, jak możesz, to weź, wyłącz tam ten monitorek niebieski. Po prawej stronie jest guzik. Jeden, jedyny guzik tam jest. Po niego? Prawa to twoje po prawej stronie, to po drugiej stronie lewej. Proszę bardzo, a tutaj koczkodanus śpi. Tak, umościł sobie tutaj gniazdko, proszę bardzo. No. W aucie mamy, słuchajcie, o tyle stopni. Mamy 21 stopni, ale mogę już zmniejszyć na minimum troszeczkę, słuchajcie, bo wolnemu, żeby podgrzać atmosferę. 1, 2 i będzie całkiem spoko. 20, o. Mam 1-2 herca, bo tak jest najlepiej. Po prostu jest cicho w nocy i jest mera ciepło. To jest mój taki tryb, jak już mówiłem, jesienno-wiosenny. Na zimę przełączam na 1,7 standard. A jak to robiłem, to już są w moich filmach. Już się nie będę powtarzać, bo mi się po prostu nie chce. Dobra, muszę tutaj zorganizować spanie, bo Maja to rozwaliła wszystko. Jasne. Słuchajcie, idziemy spać, widzimy się. Męczony jestem. Sayonara di Bambino, właśnie patrzę, że jest 6 stopni na dworzu, a w środku mamy 21 w busie. Jest G. Do jutrka.